Siemaneczko wszystkim, z tej strony Myszy i witam was w trzecim odcineczku serii Let's Play Mirror's Edge. Nie... Chciałem powiedzieć, że nie... Nie będziemy się pitolić, tylko od razu ruszamy dalej. Hopsa. O, już nas zraportowali. Hopsa. Teraz tak. Przesuniemy się tu na krawędź i hopsa. I hopsa. I lecimy. No i od razu przypał. Jasne, jasne. No, nie gadaj. Tak jakby już mi oznajmili, że mnie widzą. Dobra. Ktoś mi poradził, żebym skręcając używał głównie myszki, to wtedy postać tak nie zwalnia. Jak widać, chyba ten ktoś miał rację. Au, oni i tak obrywam. Au, i ginę. Biegnij, 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 biegnij. Dobra. To jest subcio. Biegnij, 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 biegnij i jest. Zakręcimy. No i w ten sposób właśnie ktoś stracił pewnie wodę w mieszkaniu. Hopsa. Raz. Dwa. Jeczę. Co ta fejt? No właśnie, na górę. I drzwi, moje ulubione. Pom. Że gdzie? A. Że tam. Spoko. Hopsa. Wow, 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 co się stało? Dlaczego spadła? Ja się nie ruszałem. No może w sumie dlatego, że się nie ruszałem. No, jak widzicie. Szybki checkpoint. Hopsa. Hopsa. Chyba nie w tę stronę. Ale macie zeza, chłopaki. No, puść. Je, ups. Nie byłem pewny, czy się uda. Czy mi się nie odbija od tekstury. Zaczyna odlatuje, chyba jest czysto. Łaź do kanału burzowych. No chust się odzywasz, jak cię nikt nie pyta. Widzisz, wow. Rozproszyłeś mnie i się nie dobujałem. No i dobrze ci tak. Trochę niżej, po co masz sobie krzywdę robić? Można grzecznie zjechać i... by przejść praktycznie. Wow. Au! Ja nie wierzę, że ona nie zarypała dynią po prostu o tą rurę. Przecież tak się nie da. To jest taka odległość, taka wysokość, że po prostu nie mogłaby utrzymać karku tak sztywno, żeby nie przydzwonić dyniakiem w tą rurę. Imposybilancja. Otwierać. Hopsa, hopsa. W poprzednim odcinku napomknąłem, że być może będę renderował filmy do 60 klatek, ale niestety
Przejrzałem sobie, jak wyglądają takie filmy na YouTubie i stwierdzam, że stwierdzam, co następuje, lepiej nie. Po prostu ten kodek, który odpowiada za dekodowanie filmów w 60 klatkach, ma tak mały cache bank, to się chyba nazywa, albo... No się nie przetoczyła. No generalnie pamięć cache ma tak małą, że tworzą się tak olbrzymie artefakty, jakbym film bez aspect ratio renderował, czyli po prostu piksele są wielkości kostki masła, znaczy no nie cały czas, przy bardziej dynamicznych akcjach, a że ta cała gra jest dosyć dynamiczna, no to podejrzewam, że większość filmu by wyglądała po prostu jak kupa. Wystarczy sobie przejrzeć chociażby filmiki z GTA 5, które ludzie wrzucają w 60 klatkach. Tam świetnie widać, że gdy tylko akcja przybiera tempa, to no nie wygląda to zbyt pięknie. Słyszę coś w eterze. Co ty jesteś, Morfeusz? Ja jestem w Matrixie? A, to nie myszką się balansuje. I spa... Miałem powiedzieć spacerkiem, ale rozumiem, że ona już to przerobiła na spadamy. O, snajpery. Strzelaj, żeby zabić. To ja też będę strzelał, żeby zabić. A? PK. People killer? Nie, żartowałem. Bierz to. Bierz ten. No. A, F. Dobra. Głupia jesteś! Bum. Bum. Dobra. Tak wiem, mówiłem, że nie będę się szczelał, ale od czasu do czasu lubię, zwłaszcza jak mi dają snajperkę. Dobra, już nie będę dziwnych dźwięków wydawał. Hopsa. Przez najbliższe 5 minut. Hopsa. 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 A, wiedziałem, że trochę za wcześnie. Jedziemy! Tu też rozpłaszczyłaby się na ścianie po prostu. Stary, oni są... Nie mam słów po prostu, nie mam słów. Oni są w środku już od jakiegoś czasu. Dlaczego? No nie rozumiem, czemu ona spada. Jedź. Będę patrzył w dół, żeby zobaczyć, co na tymi kopytkami. Dobra. Otwierać. Hopsa i... Bierze, że tam. A, za daleko. Nie bolało, nie udawaj. Noż... W końcu, dziękuję. Dawaj, dawaj. Jedziemy! Trochę tej wody tam jest. Dobra, otwierać. Następną. Czy ja sobie mogę ten dy... Mogę sobie. Dzień dobry.
To super fajnie. Idziemy? Nie? Tak jak ktoś napisał w jednym z poprzednich filmików, takiej mechaniki first person, jaka jest w tej grze, nie było wcześniej ani później. Naprawdę jest... Tak można wyczuć tą postać. No fakt, że czasami mechanika po prostu wszystko skopie. Ale generalnie można bardzo łatwo wyczuć postać i nie ma jakiegoś problemu z wyłapaniem odległości. Ja osobiście zwykle przez tą grę lecę po prostu bez zatrzymania praktycznie. Aj ty. W sensie nie mam takich elementów, że na pół godziny się zablokuję i nie wiem gdzie mam iść. Raczej po prostu lecę bez większego zawahania. Czasem się rozejrzę, żeby zobaczyć czy jest jakaś alternatywa. Ale właśnie, a propos, przypomniało mi się, że miałem wam coś ważnego powiedzieć. Ja w tym let's play nie będę szukał teczek. Nie będę się w to bawił. Bo to jest czasochłonne i praktycznie nic z tego nie mam. To są tylko takie aczyki, które mnie do szczęścia nie są potrzebne. A to nie jest walkthrough, żebym wam pokazywał gdzie są. Wiem, że minąłem już przynajmniej ze dwie. Ale tak jak mówię, nie mam zamiaru ich szukać. Upwards to glory! Miałem to wcisnąć, nie? Tak też czułem. Dobra. Jeszcze sekunda. Jeszcze dwie. Jeszcze chwila. Będziecie gotowi? Ha! Callahan. Simpson. Co tam? Szczeniaczki. Jazda, stara Mazda. Ow! Be gentle, I'm a lady. Ow! Jak mi piznął! Dobra. Skoro tak, chłopaki, to załatwimy to inaczej. Like a motherfucking boss. Siema? Nie trafiłeś takiej odległości, serio? Patrz, co się stało, chłopaku, patrz. Boom. What the fuck? Nie, dobra, sorry. No dobra, skrewiłem trochę. Nie wyczaiłem tego. Pojemności magazynka. A tutaj w Mirror's Edge nie ma czegoś takiego, że jak magazynek jest pusty, to Fate automatycznie wyrzuci broń. Nie, będzie sobie naciskała spust, tak for fun. Bo może. Patrz, mój but. Twój pistolet. Serio? No, ja rozumiem, że macie westy, ale nie, mimo wszystko tego nie kupuję. Dlaczego on to przeżył? Strzeliłem mu praktycznie w twarz. Nie powiedzie mi chyba, że tak chustka naciągnięta na nos mu osłoniła twarz przed kulami. Dobra, tym razem to przejdziemy. Na szybciutko. Au. Wyrzuć to.
O, teraz trafił. Wierzę, że stąd miałem skoczyć mimo wszystko. No, coś tutaj nie pykło. No, sturek. Windę proszę. Duma mi się, jak ona za każdym razem piąchą. I don't give a fuck. Co tam? No, jakaś fajna reklama była. Securing your world. Siema. O ty. O ty, Jarku. Chodź no tu. Jarek, czekaj. No Jarek, gdzie ci się tak śpieszy? Ona coś ma problem ostatnio z lądowaniem tak jak ja bym chciał. Czytaj z fikołeczkiem. Dawaj Fate, dawaj, bo już mamy 16 minut nagrane. Z czego dużo minut to fejle, więc wolałbym zawrzeć troszkę więcej wartościowego kontentu. Dobra. Serio? Nie mogłaś się od razu złapać tej krawędzi? Impossibilancja. Impossible. Ja rozumiem, że ona ma rękawiczkę, ale mimo wszystko nope. Nie sądzę, żeby była w stanie tak sobie przejechać łapą nawet w rękawiczce po sznurze. Chyba, że ta rękawiczka jest, nie wiem, z jakiegoś tytanu. Ale nie czepiam się. Zamknij ryj. Sam go gubisz. I na mnie zwalasz. Stara pierdoło. Cholera. No nie, Jarek. New Jasmine, Winterberry Science. Do you dream of an apartment on Arlington Drive? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest Arlington Drive. Może jakbym wiedział, to bym marzył. Dawaj, Jarek! Ale śpizną, stary. Ale. Jak się rozpłaszczył na Jezuska. Albo na rozgwiazdę. O, tego momentu nienawidzę. Ona ma tak straszny problem z wyłapaniem tutaj czasem. Tych rur. Nie wiem czemu. Pierwsza zaliczona. Teraz się trzeba... No dobra, dziwnie to brzmiało, ale cichutko. Druga jest. Troszeczkę się... Nie powiem! Nie powiem tego. No i właśnie... Ta trzecia, nie wiem czemu, ale ona nie odbija się tak jak za pierwszym czy drugim razem. Tylko widzieliście, skacze na takiego YOLO. I... Tak się bardzo często dzieje, nie wiedzieć czemu. Widzicie, teraz skoczyła... O, zwróćcie uwagę, jak skoczy teraz. Tak się jakby wysuwa do tej rury. A tutaj... skacze na takiego YOLO i przez to ona nie zawsze... się złapie tej rury. No nie, nie wierzę. Po prostu Fate, nie wierzę, że to zrobiłaś. Ale okej, mamy czas. Czas nie goni nas. Ło, to był fartuch. No nie. I tak teraz przez 20 minut będziemy skakać po rurkach. Serio. No, jeszcze się piźni cymbałem o tą rurę.
Może ci to na percepcję pomoże. Aczkolwiek... Nie ręczę za to. A dobra. Jolo! No nie, no nie, no nie, załamujesz mnie dzisiaj. Hej. Okay. Albo nie. Jolo! Ej, Jarek, żyjesz? Wiem, po co tu jesteś. Ja nie wiem. Co Ikar ma wspólnego z morderstwem Połpa? Ponoć pies go zdjął. To źle słyszałeś. Lubisz wrestling? Połp lubi wrestling. Bardzo. Nawet zatrudnił byłego zawodnika do ochrony. Travis Barfield, dawniej znany jako Robert. Dokąd to zmierza? Robert. Zbir, co miał szczęście. Ludzie bywają zbyt głupi, aby znać swoje miejsce. Chcą pływać w dużym stanie. Nie widzą, że są tam grubsze ryby. Moja rada, zacznij od tej kupy mięcha. Miłego polowania, Faithy. Nie wiem, czy warto iść prosto do Roberta. Nie, zobaczę się z Millerem. Co ty robisz, Faith? Powiesz mu o scyzorze? Jeszcze nie, wciąż jest gliną. Nieważne, co mówi Kate. Widzisz go? Tak. Nie, jest niewidzialny. Porucznik Miller? Jestem Faith, siostra Kate. Jestem Faith, siostra Kate, yo. No tak, o nas w ogóle się nie mówi. Powiedziała, że jak coś pójdzie źle, mam pana znaleźć. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? No cóż, pamięć mnie zawodzi, gdy mam spluwę przed twarzą. Wiem, kim jesteś. Została wrobiona, wie pan. Wiem, że Kate nie jest zdolna do czegoś takiego. Ale kapitan zadaje trudne pytania, a ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat niejakiego Ikara? Bo co? Tutaj o tym mowa. Pop miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zabrałaś dowód. Kate to moja jedyna rodzina. A gliny w pierdlu nie żyją zbyt długo. Jeśli tam trafi, to wyrok śmierci. Nie powstrzymam cię. Jestem to winien Kate. Ale wielu ludzi będzie próbowało. A ja powstrzymać ich też nie zdołam. Bieganie wzruszyła mnie twoja historia. Sorry, miał ją przed oczami i tak go zdziwiło, że nagle prysnęła. Ma biuro w firmie Z Barfield International Shipping przy stacji metra Riding Park. Szukaj dużego szyldu na szczycie budynku, to ułatwi sprawę. Widziałem raz... No, strasznie. Jakiemuś biedakowi złamał rękę, a sędziego pociągnął z dynki. Jeśli Robert rzeczywiście ma coś wspólnego... Mamy jeden... Drugi, trzeci, czwarty, no wszystko jest kwestią, co uważasz za duży. Dobra, w każdym razie tutaj zakończymy ten odcinek. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Jeśli się podobało, to zostawcie po sobie jakąś łapeczkę w górę, bądź komentarz, bądź co tam uważacie, suba może nawet. W każdym razie trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka. Na razie, hej.